Siemano w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest odcinek o sprzedaży biarckiego. No w końcu się odezwał gościu, że przyjeżdża, bo jakby dzisiaj nie przyjechał, to jutro sprzedaję komu innemu. No. Nie ma co czekać. Musiałem go zapiąć do sama, bo chcą go sprawdzić. Nie wierzą mi na słowo, że jest dobry, chociaż był filmik, nie. No ale dobra, chcą coś sprawdzić, to sprawdzimy im. Wczoraj już go zapiąłek, bo mieli wczoraj niby przyjechać, ale wiadomo. Zaś potem napisał, że nie przyjedzie. No i wczoraj już był naszykowany. Dzisiaj o 15 mają być. Teraz jest 14:43. No i nic, czekamy. Ja idę tam do garażu robić sedali z tym rozrusznikiem z Zetorka. Dzisiaj go przetoczyłem. Pokażę wam potem, jak wygląda przetoczony komutator. Może to coś dało, może nie. Jeszcze muszę trochę szczotki przyszlifować na papierze ściernym, żeby ich wyrównać. Potem się dopasują, wiadomo, jak będzie działać, to się dopasuje, nie? A jak nie będzie działać, no to znaczy, że ten rozrusznik jest... Cóż, nie wiem, no. Nie opłaca się kupować nowego chyba. Jeszcze muszę policzyć zęby, jaki to jest. Czy to jest taki jak do 60, czy co? No nie wiem, idę po ten wirnik teraz. Pokażę wam go w garażu. Tak wygląda przytoczony. Mogę wam pokazać zdjęcie, jaki był wyrobiony. Taki. Półokrągłe rowki były. No już jest fez wyjechany, ale nie wiem, czy to widać. Obejrzymy, może coś jeszcze z tego będzie. To jest stary typ rozrusznika, jakiś jeszcze ma 8 szczotek. Normalnie jest na 4 już tych nowszych. W sklepie pytali się, ile on ma zębów, to muszę policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, 11 zębów. 11, no to takie jak w 60 chyba. Ale to nie będzie problemu dopasować. No teraz trzeba wymontować te szczotki wszystkie z tego szczotkotrzymacza i delikatnie papierkiem ściernym ich wyrównać. Nie, o, widać jakie są. W sumie. A, są półokrągłe. Są jeszcze dość długie. No to szkoda jak wywalić. Spróbujemy podrównać i obejrzymy, co z tego będzie. Myślę, że fajnie by było, jakby się go udało odratować, bo nie chcę mi się tu kupować nowego. A jakby odpalił na rozrusznik, to by było elegancko. W sumie nie wiem, czy dobrze zrobiłeś, że to przetoczyłeś. Mogłeś pierwsze zamontować go do 60 i bezpośrednio na kable z rozrusznika, co tam przychodzą, odpalić, bo... Bo możliwe, że to była dużo strata na tych kablach moich, nie? Od dziadka. Ale nie wiem. Okaże się. A tu se położę ta śrubka, żeby się nie straciła. Prężynka na bok. Bo w sumie... Nie, tu nie wyjdę do przodu. Kurde, nie mam trzeciej ręki, żeby kamera trzymać. Sklep pisze, żeby założyć od 60 rozrusznik. No, od 60 nie wiem, ile najtańszy kosztuje. 230. No, jak te szczotki. Widzicie, jest taki R7 szczotka. Bierzemy, ile kosztuje nowo. Może nie dużo. Bo coś przyjechało. Przyjechali takim tym świniokiem. Losing it all. In the end.
Jeszcze by w zwierzę walło. Że jeszcze by w zwierzę walło. O, jak kółka są w tej przyczepce. Tak. Tu kasa Zabiarskiego. W sumie mogę się wam pochwalić. Pewnie chcecie wiedzieć, za ile go sprzedałem. No mogę wam powiedzieć. Kupiłem go za 3700, tak jak było na filmie napisane. Tam dołożyłeś trochę, wiadomo, siłownik, co jeszcze, te filtry, no to załóżmy, że kosztował tam 4000, a teraz sprzedałeś za 4600, czyli popryskałeś rok i 600 jeszcze zarobiłeś. Ogólnie nie jest źle, udany zakup to był Biarcki, ale moja opinia o opryskiwaczach Biarcki to jest, tak powiem wam, jakby był dobry, to by go nie sprzedawał, nie? Ale jak coś jest nowe i kosztuje 7000, no to sami wiecie, jaka jest jakość wykonania. Jakość wykonania. No średnio. Najniższa półka chyba opryskiwaczy. Masuwa, klepano. Ten opryskiwacz, co kupiłeś, ma 20 lat ponad, bo pierwsza naklejka tam widziałem, 99 rok. No to ma 20 lat. Wątpię, że Biarcki tyle wytrzymie. Pewnie nie wytrzymie. Cienki profile. W tym to widać, że jest solidnie zrobiony. Ale też jest woga, nie? Woży. Nie wiem, 800 kilo podobno. Widziałem na tabliczce, to zaraz z wadyniaczym. Nie na mojej, bo nie patrzyłem, czy mam tabliczkę. Z rozwadniaczym 880 kilo. Biarcki. Ta sama pojemność. 300 kilo. Ten mój ważył 280 kilo chyba. Chyba, teraz nie jestem pewny. Dobra. Szczotki. Szczotki się same potem dopasują. Tak z grubsza ich trzeba szlifować. Zacząłem już poprawiać te rowki, bo te rowki muszą być. Nie wiem, czy wiecie. Starał robić tak, żebyście widzieli, ale nie wiem, czy to będzie widać. Weekend, piątek, wieczór, a ja robię rozrusznik do esioka. O kurde, to nie pasuje teraz. A tu? Aha, bo wiem. Bo to jest na styk pasowane. Jebane. No i co? Co se kupia za te? Za ta kasa? Nie wiem, co se kupia jeszcze. Coś by trzeba było kupić, ale co? Nie mam bladego pojęcia. Może pług? Ale to musi się trafić okazja, bo wiadomo, kupić drogo to nie jest problem. Kupić tanio, to jest dopiero sztuka. A ja lubię kupować tanio. Potem w następnym odcinku zrobimy taką prezentację tego nowego opryskiwacza. To wam powiem, ile kosztował. Pewnie nie uwierzycie. Ale jak chcecie, możecie pisać w komentarzu, ile za niego zapłaciłem. Powiem wam, że był tani.
Wiadomo, że był tani, bo kupiłem. Drogich opryskiwaczy jest mnóstwo na Oeliksie. No tu są w miarce. Czy ja to w ogóle jest sens, że ja to robię? Mały sens chyba. No piszecie dużo komentarzy, że to jest złom. Wywieź to na złom. Jakby chciał, to by go wywiózł. Ale to piszą pewnie głównie dzieci. Dzieci piszą to 12 lat, co mama wszystko kupi, nic nie mają zrobić. Często jest komentarz, nie naprawię i kup nowe. No jak tak, tak będziecie mieć podejście, no to nigdy nie zarobicie. Nigdy nie zaoszczędzicie, nie narobicie na siebie. Wszystko wydupczyć, kupić nowe. Niestety, teraz są takie kurwa osły. To nic nie potrafią zrobić sami. Wszystko, no. Bo pomyliły ich. Nie. Dobra jest. No jest tak ciekaw tego rozruszniczka. Ogólnie pierwszy raz remontuję taki rozrusznik. Teraz to powsadzą i wam pokażę, jak wyglądają. Zreanimowane szczotki. Tak wyglądają szczotki. Trzeba było zaszlifować ich lekko pod kątem. Tak pod takim. W sensie, że w ta stronę to się obraca, nie? One się dopasują później same. Tak wyglądają te rowki. No, nie widać, ale są pod palcem ich czuć. Pod paznokciem. Jakiś tam rowek jest, więc powinno być ok. Jeszcze zapomniałem wam pokazać wcześniej, ale ostatnio dostałem paczkę od mojego widza, naszego widza, bo pod którymś tam filmem godołek, w którymś tam filmie godołek, że nie mam WD, że nie mam czym psikać. No i potem do mnie napisał, że zrobi mi paczka WD, żeby miał czym psikać. Majzel jest mój już gotów w ciepłych. No ale to jest tak, zmywacz, mam dwa zmywacze, dwa czy trzy, dwa zmywacze, a to jest WD-40 takie, nie? No do odkręcania jakichś tam śrub zardzewiałych, coś takiego. Także super, super gest, dzięki za paczka, pozdrawiam. Nie będę tu mówił od kogo, bo chciał być anonimowy. Wybiłeś jedna tulejka i powiem wam, że jest, to się sklepała strona. No jest wyrobiono. Wyrobiono, ale teraz w ogóle nie wchodzi na to. Przy wybijaniu się sklepała. W sumie to jak ją potem wsadzić, żeby się nie sklepała? No widzicie, tak to wygląda. Ręce zmazane jak zawsze. Szczotki się działają. Ruszają się. Jutro się jeszcze to przedmucho. Dobra, kończymy ten odcinek. Do zobaczenia jutro. Jutro też będę nagrywał. No, do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.